po ponad 30 latach, które spędziłam w Stanach Zjednoczonych, pracując najpierw na MIT, a potem na Uniwersytecie Rockefellera, wróciłam do Polski i stworzyłam nowy lab w warszawskim CENCIE. Stało się to możliwe dzięki grantowi, który uzyskałam w konkursie Maestro, konkursie finansowanym przez NCN. Ponieważ to jest jedyne źródło mojego finansowania, to całość kosztów prowadzenia tego laboratorium, jak również zatrudnienie personelu, jest pokryte właśnie przez ten grant. Zajmujemy się spliceozomem, czyli bardzo skomplikowanym enzymem, który badamy pod względem mechanizmu działania. Często inspiruje się sztuką, przede wszystkim sztuką abstrakcyjną. Wynika to z faktu, że zarówno nauka, jak i sztuka dążą do zrozumienia sedna rzeczywistości. I to właśnie taką naukę chcę robić i taką sztuką się inspiruję.